Co należy zrobić, by cieszyć się jak najdłużej dobrym słuchem? Pytanie z kategorii takich trochę podchwytliwych, niby prostych, niby trudnych, dlatego że nie ma dobrej recepty na to, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym słuchem. No, człowiek jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju bardzo skomplikowaną maszyną i tak jak w każdej maszynie, no niestety wszystko się zużywa. Oczywiście najprościej byłoby odpowiedzieć, że unikać hałasu, dbać o higienę przewodów słuchowych. Też trzeba pamiętać, że niektóre leki wpływają negatywnie na stan naszego słuchu i często się spotykamy tutaj u nas w pracy z osobami no, w moim wieku czy takich 40-latków, którzy jako dzieci w latach 80. mieli aplikowane różne leki, no, gentamycynę na przykład, która spowodowała spustoszenie w słuchu tych ludzi. Wiadomo, że nie wszystko zależy od nas, natomiast no, są sytuacje, kiedy warto jednak zapoznać się czy dowiedzieć, zażywając różne leki, różne farmakologiczne środki i mieć na uwadze to, że każdy kij, jak to się mówi, ma dwa końce i żeby stosować we wszystkim umiar. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, no, unikać hałasu. Prawda niestety jest też taka, że większość z nas, tak jak większość z nas w pewnym wieku nosi już okulary, tak i większości z nas dotknie ten problem prędzej czy później, problem utraty słuchu. No, na szczęście możemy już sobie z tym doskonale poradzić. Podsumowując, higiena przewodu słuchowego, unikanie hałasu, naprawdę bardzo ostrożne zażywanie różnych leków. W jaki sposób czyścić uszy? Kategorycznie odradzamy czyszczenie przewodów słuchowych popularnymi patyczkami do uszu. Na tych dobrych patyczkach do uszu jest zawsze informacja, aby ich nie używać do wewnętrznych części uszu czy też nosa. Służą one tylko i wyłącznie do czyszczenia obszaru małżowiny, nigdy do przewodu słuchowego. Czyszcząc patyczkami ubijamy tę woskowinę, zaślepiamy jeszcze bardziej światło przewodu słuchowego. Wpychamy woskowinę głębiej, blokujemy bębenek. No nie jest to dobre. Najlepszym rozwiązaniem jest w tej chwili po prostu woda, bądź też preparaty, które możemy w każdej w zasadzie aptece już teraz nabyć. No nie będę wymieniał tutaj nazw, jest tych preparatów masę, one doskonale sobie radzą z woskowiną. Zakropienie takiego preparatu do przewodu słuchowego rozwiązuje problem woskowiny. Jeżeli się to zaniedba, woskowina stwardnieje, no to wtedy już trzeba będzie się pofatygować do lekarza specjalisty, lekarza laryngologa na wypłukanie czy na wyskrobanie tej zaschniętej woskowiny. Co powinno nas zaniepokoić w naszym słuchu? Zaniepokoić może nas w zasadzie wszystko. Nie tylko problem braku głośności, braku słyszenia, nie tylko problem, że trzeba do mnie krzyczeć, że trzeba do mnie mówić głośniej. Powinno nas również zaniepokoić to, że kilka razy prosimy osobę, z którą rozmawiamy, czy osoby, o powtórzenie tego, co mówiła. Częstym problemem jest brak rozumienia mowy. I ten problem obserwujemy u coraz większej ilości osób, które nas odwiedzają w naszych gabinetach. Objawia się to, tak jak już powiedziałem, właśnie najczęściej tym, że w większym gronie ludzi, czy podczas oglądania telewizji, czy w specyficznym środowisku akustycznym, jakim jest na przykład kościół, wysoki budynek z reguły, z akustyką, która powoduje echo. Tam często jest problem ze zrozumieniem mowy i proszę pamiętać, że problem niedosłuchu nie dotyczy, tak jak większość ludzi myśli, tylko i wyłącznie problemu głośności. Tak jak mówię i podkreślam to z całą stanowczością, bardzo często dotyczy to problemu zrozumienia mowy. Ja słyszę, że ty do mnie mówisz, ja słyszę twój głos, ale wszystko mi się zlewa. Powinno się wtedy już zbadać słuch, powinno się już wtedy zacząć myśleć o wizycie w naszym gabinecie, bo nie zawsze jest za późno. Niektóre niedosłuchy można jeszcze leczyć. Kiedy zgłosić się na badanie? Każdy powód jest dobry, aby zgłosić się na badanie. Czy to macie Państwo problem z głośnością, że po prostu nie dosłyszycie, trzeba mówić do Państwa głośniej. Czy nie rozumiecie Państwo właśnie tego, co się do Was mówi, czyli prosicie o powtórzenie kilkukrotne zdania czy wyrazu, szczególnie w towarzystwie, podczas świąt, jakichś spotkań, uroczystości rodzinnych. Wtedy może pojawić się właśnie ten problem braku zrozumienia mowy. To już jest na pewno powód, aby zgłosić się na takie badanie. Czy też jakieś inne problemy, jakieś bóle uszu, czy stany zapalne. Również dysponujemy w naszych gabinetach sprzętem, który potrafi zdiagnozować inne problemy, nie tylko problem niedosłuchu, ale też odruchu. Możemy sprawdzić, czy nie zbiera się płyn w przewodzie słuchowym. Także każdy dyskomfort, każdy powód jest dobry. Badanie jest bezpłatne, także wystarczy zadzwonić i się umówić. Jak wygląda takie badanie? Ile czasu trwa? Zależy, o jakim badaniu mówimy. Badanie sprawdzające poziom słyszalności, tak zwana audiometria tonalna, to jest badanie, które wykonujemy w przeciągu 5, 10, w niektórych przypadkach może trochę dłużej, minut. Jest to bardzo proste badanie, bezbolesne. Zapraszamy do kabiny ciszy. Państwa zadaniem będzie reagowanie na różne dźwięki. Jeżeli chodzi o tympanometrię, to trwa to jeszcze szybciej. Jest to badanie tożsame badaniu, które się wykonuje noworodkom w szpitalach zaraz po urodzeniu. To badanie trwa jeszcze szybciej, jest kompletnie, całkowicie bezbolesne i możemy je wykonać dosłownie w przeciągu 3-5 minut. Jakie aparaty są obecnie dostępne na rynku? W obecnej chwili na rynku dostępne są aparaty słuchowe wewnątrzuszne, które umieszczamy tylko w kanale słuchowym, bądź w kanale słuchowym i w małżowinie, jak i aparaty słuchowe zauszne w różnych kolorach, w różnych wielkościach. Bardzo popularne wśród pań są ostatnimi czasy właśnie kolorowe aparaty. Bardzo dużą popularnością cieszy się kolor złoty blond. Panie często dopasowują kolor aparatu do koloru włosów. Niestety w tym wszystkim, w tym całym ogromie tych aparatów słuchowych, w całej gamie, doborze do różnych ubytków, różnych aparatów, niestety też się pojawiły rzeczy, które wprowadzają ludzi w błąd, które możemy nabyć w różnych dyskontach czy przez gazety. Nie są to aparaty słuchowe, nie są to rzeczy, które pomagają nam słyszeć, to są wzmacniacze dźwięku, dostępne gdzieś tam na rynku po 20, 30, góra 200 zł. Jest to urządzenie, które tylko i wyłącznie może pogorszyć stan naszego słuchu, dlatego że ono nie jest dobrane indywidualnie, to urządzenie wzmacnia wszystko, to co musi i to czego nie musi wzmocnić. Zakładając takie urządzenie, muszę Państwa uprzedzić, że możecie tylko pogorszyć sprawę. Lepiej już nie założyć nic, nie nosić niczego, niż zaopatrywać się w jakieś chińskie, podróbki. Może to spowodować większy uszczerbek na zdrowiu. W jaki sposób noszenie aparatów słuchowych może poprawić jakość mojego życia? Problem niedosłuchu nie dotyczy tylko samego słyszenia. Problem niedosłuchu bardzo często powoduje wycofywanie się z życia towarzyskiego. Były przeprowadzane różne badania i stwierdzonym faktem jest to, że często problem niedosłuchu może prowadzić do innych zaburzeń, łącznie z nerwicą, z jakimś wycofaniem się społecznym, z lękami, z chorobami wręcz psychicznymi. Noszenie aparatów słuchowych nie pomaga tylko, ale oczywiście przede wszystkim w słyszeniu, w rozumieniu tego, co się mówi, ale pomaga we wróceniu do aktywnego życia, do funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie. Problem niedosłuchu jest naprawdę bardzo głębokim, złożonym problemem. To nie chodzi tylko o to tutaj, żebyście Państwo lepiej słyszeli czy lepiej rozumieli. Oczywiście to jest podstawowa funkcja aparatu słuchowego, ale proszę mi wierzyć, to spowoduje powrócenie Państwa do życia. To Państwo zupełnie inaczej zaczniecie funkcjonować w rodzinie, w społeczeństwie, wśród znajomych. na jakichś spotkaniach, czy w waszych klubach, czy po prostu spotkaniach rodzinnych. Proszę pamiętać, że tracąc wzrok, tracimy kontakt z rzeczami, tracąc słuch, tracimy kontakt z ludźmi. Jak dbać, pielęgnować aparaty? Czy można to robić samodzielnie? Aparaty słuchowe to nie jest urządzenie, to się może tak na początku wydawać, to nie jest urządzenie, które gryzie. To jest urządzenie, które ma pomóc Państwu, wspomóc Państwa. Oczywiście jako każdą inną rzecz, o każdy przedmiot ortopedyczny, jakim jest aparat słuchowy, należy zadbać. Naszą rolą jako protetyków słuchu jest wytłumaczenie Państwu, jak to robić, wspomóc Państwa ewentualnie w takim procesie na początku dbania o higienę aparatu słuchowego, ale naprawdę nie jest to nic trudnego. Wystarczy naprawdę pokazać kilkukrotnie, raz, dwa, trzy razy, jak zadbać, jak wyczyścić, jak wymienić filtr. Państwo będziecie to znakomicie robić sami. Jeżeli problem będzie nadal występował, służymy pomocą, jesteśmy tutaj na miejscu, aby Państwu zawsze pomóc. Mamy odpowiedni sprzęt, który zadba o Państwa aparat słuchowy. Czy wszystkie problemy ze słuchem będą wymagały noszenia aparatu? Bardzo ważna jest profilaktyka, bardzo ważne jest kontrolowanie swojego słuchu. Dlatego zapraszamy Państwa do naszych gabinetów, bo nie każdy niedosłuch kończy się aparatem słuchowym. Proszę oczywiście też nie traktować tego jako wyrok jakiś skazujący, że aparat słuchowy to jest największe zło. No nie, tak nie jest. Nie zmienia to faktu, że nie każdy niedosłuch kończy się protezowaniem. Dlatego podkreślam, bardzo ważne jest kontrolowanie swojego słuchu, regularne badanie słuchu. W gabinecie jesteśmy w stanie stwierdzić po 5-10 minutach badania, czy będziemy leczyć ten niedosłuch, oczywiście rękoma laryngologa, czy laryngolog będzie mógł Państwu zaproponować jakieś leczenie. Często tak jest. Są dwa rodzaje, dwa podstawowe rodzaje niedosłuchu. Przewodzeniowy niedosłuch i odbiorczy. Przewodzeniowy niedosłuch jest z reguły do wyleczenia. Dlatego jeżeli Państwo zauważacie jakiekolwiek symptomy, o których mówiłem wcześniej, zapraszam jak najszybciej na badanie słuchu. Nie musi się kończyć to aparatem słuchowym. Czy noszenie okularów nie przeszkadza w noszeniu aparatów słuchowych? W tej chwili wielkość aparatów słuchowych, tych zausznych, bo o wewnątrzusznych to już w ogóle tutaj nie ma żadnego konfliktu między okularami a aparatem, bo tak jak mówiliśmy, aparat jest tylko w małżowinie, nie przeszkadza w niczym, ale wielkość tych aparatów, które są za uszami, to już jest tak małe, tak niewidoczne, że w ogóle to się ze sobą nie gryzie. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, są różne rodzaje tych aparatów zausznych, zawsze jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Być może, jeżeli jakiś problem się pojawi, będzie to wymagało nie 2-3 wizyt w naszym gabinecie, a być może 4. Natomiast problem zawsze zostanie rozwiązany, jeżeli w ogóle taki zaistnieje, bo większość pacjentów, którzy do nas trafiają, to są jednak seniorzy, którzy już noszą te okulary i z reguły problemu z tym nie ma. Jeżeli taki zaistnieje, jesteśmy w stanie sobie ze wszystkim poradzić.